w szkołach były jeszcze myszki z kulką. Kulki były rzeczą, która znikała jako pierwsza ze wszystkich pracowni komputerowych, więc przy zakupie notebooków pierwsze pytanie, jakie przyszło mi do głowy, to co zniknie pierwsze z notebooków? Co będzie można z nich wymontować, tak aby nauczyciel nie zauważył? No i oczywiście kwestia tego, że notebook nie jest komputerem trwałym i komputerem bardzo awaryjnym, czyli decyzja zdecydowanie nietrafiona moim zdaniem. Panie Rafale, co pan o tym sądzi? Pytanie, czy to nie jest jakby swego rodzaju zbytek, czy rzeczywiście dzieciom to jest potrzebne, a dwa, od razu się pojawia pytanie, bo tam się przewinęła kwestia, że te notebooki trafią do dzieci biedniejszych bądź najbiedniejszych, jak to w naszej rzeczywistości bywa, pewnie szalenie kontrowersyjna będzie kwestia, jakie to są dzieci i jaka grupa docelowa na tym rzeczywiście skorzysta. A druga kwestia, no pytanie, jakiego rodzaju oprogramowanie będzie dystrybuowane wraz z tymi notebookami. Ja podejrzewam, że to powszechnie znane i to, które jest w naszych szkołach na porządku dziennym, ale o tym może za chwilę. Ja natomiast uważam, że o tyle jest to zły pomysł, że jak do takiego stojącego gdzieś tam w rogu sali, czy pod biurkiem komputera uszkodzi się klawiatura, to klawiatura kosztuje, nie wiem, no najtańsza chyba 12 zł, ale dobrze pamiętam i to w detalu, więc taką klawiaturę wrzuca się po prostu do śmietnika, tak samo jak myszkę. Nic się nie przejmuje, jak się uszkodzi klawiatura na laptopie, to już jest raczej poważny wydatek, prawda, panie Michale? Zdecydowanie tak, nie mówiąc jeszcze o kwestii, że laptopy stale podłączone do prądu na baterii tracą moc baterii i jest to jakby dodatkowa strata wartości tego sprzętu, który nie będzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Tak, a sama bateria po 2-3 latach nadaje się do wyrzucenia i czasami jest to wartość, no może nie połowy, ale 1/4 samego laptopa. Zdecydowanie. A pan Tomek co sądzi na ten temat? Znaczy, pomijając to, że uważam to oczywiście za kiełbasę wyborczą, bo to w roku wyborczym taka nowina, no to ciężko. Ale ja się bardzo cieszę, jakby były takie laptopy, tylko czy rzeczywiście polską szkołę, czy stać na coś takiego, no po pierwsze, to chciałem zaznaczyć, że no mamy szkoły nasze, w których tam rozpadają się stoły, nie ma na czym siedzieć, cieknie z sufitów. Jest 300 rzeczy, które można naprawić w tej szkole. Przede wszystkim dofinansować, nie wiem, nauczycieli, żeby lepiej byli wyszkoleni, lepsi nauczyciele, więcej tych szkół było. No ale wracając do laptopów, osobiście uważam, że cokolwiek dane za darmo, bez niczego, nie będzie nigdy szanowane. To na dzień dobry. A druga rzecz, skoro to trafi do najbiedniejszych dzieci, rodzin najbiedniejszych, pytanie, czy te rodziny będą w stanie wykorzystać ten sprzęt. No to choćby kwestia dostępu do sieci różnych. Dokładnie. Innych skoro to są rodziny no, biedne, no to jeżeli damy im ten sprzęt, no, załóżmy, że to jest rodzina, która na pewno ma duże problemy z pieniędzmi, czy ten sprzęt od razu nie pójdzie do najbliższego lombardu. Może aż tak źle nie będzie. Ja zakładam zawsze dobrą wolę każdej ze stron i tak. Oczywiście, samo, że tak trzeba zakładać, tylko mówię, że no, ja jestem generalnie tak sceptycznie nastawiony do wszelkiego rozdawnictwa, dawania czegokolwiek za darmo, bez żadnych zobowiązań, bez żadnego planu, co z tym zrobić. Poza tym te komputery, już zaznaczyliśmy, nie wiadomo, jakie tam będzie oprogramowanie. Podejrzewam, że nie będzie żadnego. Będzie to zwykły system operacyjny i nic więcej. Więc jeżeli... No i prawdopodobnie będzie to oczywiście Windows, no bo Windows przeważa. No oczywiście, to jest absolutnie praktycznie pewne, to nawet nie mamy co tam tutaj spekulować. Czyli panowie sceptycznie podchodzą, rozumiem, do tego pomysłu. Czy też pojawia się pytanie, dlaczego laptopy, gdzie logiczna kolejność byłoby najpierw komputery stacjonarne, moim zdaniem na drugim miejscu powinny znaleźć się tutaj jakiekolwiek najtańsze nawet czytniki e-booków, bo od lat problemem finansowym był zakup książek i to wielkim problemem, w szczególności w szkołach, gdzie czasami pojawiał się zakaz zakupu książek używanych. Mogły być tylko najbardziej aktualne wydania książek nowych. Tak więc tutaj jeden czytnik e-booków, który można kupić już na poziomie 300-400 zł, zastąpiłby większość wydatków związanych z książkami i mógł się okazać prawdziwym dobrodziejstwem, gdzie też małe dzieci na dzień dzisiejszy mają wielki problem z noszeniem dużych, ciężkich książek do szkoły. Pojawiły się nawet plecaki na kółkach, które niedawno z wielkim śmiechem widziałem na ulicy. Więc ten mały, lekki czytnik e-booków mógłby być wielkim dobrodziejstwem i wydaje mi się, że to powinien być zakup w pierwszej kolejności. Jest tańszy i bardziej przydatny. Laptop jest gdzieś na 5., 6. miejscu, jeśli chodzi o sprzęt, który mógłby być użyteczny w szkołach.